Cześć, witam Was serdecznie, jestem Razorblade, a to są nasze przygody w F1 Manager 2024 i zabawa swoim własnym, 11. zespołem w stawce. I teraz od razu na początku wyjaśnienie, troszkę dłużej czekaliście, ponieważ weszła bardzo duża aktualizacja, która trochę podobno ma zmniejszyć różnice też czasowe, chociażby w kwalifikacjach między zespołami poszczególnymi, tymi topowymi i tymi najsłabszymi. Zobaczymy, może nam też to coś pomoże, a może wręcz przeciwnie, może nam zaszkodzi, natomiast no, mniejsza większość, my jesteśmy przed wyścigiem w Belgii, przed wyścigiem w Spa, udamy się oczywiście do skrzynki odbiorczej, przeczytamy tam, mamy przygotowania do wyścigu, zaraz sobie nimi zrobimy, prognoza pogody deszczowa, więc może coś ciekawego się wydarzyć, miejmy na to, że faktycznie tak będzie. Ustalmy teraz też cele wyścigowe dla chłopaków, spróbujmy ponownie oboma spróbuję dać 18 pozycję, zobaczymy co nam z tego wyjdzie i lecimy do Spa. This weekend we're in Belgium in the picturesque province of Liège. Halfway through the season, it's too early to call the championship. Can teams make good before the summer break, or will they be hoping for a reset? The previous race saw Carlos Sainz top the podium after a tremendous drive. Can he maintain his winning ways with another good outing this weekend? Let's see then how the weekend unfolds. Ja jestem niemal również pewien, że Ayumu Iwasa w tym wyścigu dostanie karę silnikową, dostanie od nas nowego IRS-a. No ten widzicie sami jest już w fatalnym stanie jak na drugą połowę sezonu, tak? On tego nie przetrwa. Więc ja myślę, że to może być ten odpowiedni wyścig, zwłaszcza jeżeli ma być deszczowo. No ale o tym będziemy decydować później. Ja teraz przygotowuję chłopaków do wyścigu i widzimy się po treningach. Jesteśmy po trzech sesjach treningowych i jako ciekawostka 100% konfiguracji bolidu obu kierowców, natomiast no ja nie wiem czy po tym patchu, ale tutaj Visakar i Haas no, wystartowały niesamowicie, Alex Albon będzie ciekawie, ale to jest coś czego jeszcze w tym sezonie nie mieliśmy, także tutaj naprawdę czapki z głów, chłopacy popracowali dobrze, zobaczymy czy przełoży się to na kwalifikacje. Our weekend continues with qualifying, as the drivers fight it out for a strong grid position. There are three periods of qualifying ahead of the drivers now. Remember, only the fastest 10 will make it through to Q3 for a shot at pole position. Now Karun, how do you think Zhou Guan Yu will be as he heads into this session? We saw some disappointing lap times from them in practice. It could be that the team were experimenting with the car, but the pressure's now on them to deliver. Buckle up then, folks. It's almost time for qualifying. Wyścig będzie w umiarkowanych opadach deszczu. Tu trochę liczę na jakąś szansę dla nas. Zobaczymy, czy to się wydarzy, czy nie. Natomiast my widzimy się jakoś w trakcie kwalifikacji. Ja cały czas jeszcze się zastanawiam, czy w jakikolwiek sposób nie zrobić, znaczy, mówiąc prosto, tak, czy w tym wyścigu dać nowy IRS Ayumu Iwasie i chyba mu jednak zakupimy. Myślę, że to będzie odpowiedni tor, żeby wziąć tą karę silnikową, może spróbować coś w tym deszczu wywalczyć. Dobra, weźmy. I widzimy się w trakcie. Wypuściłem chłopaków zaraz na samym początku i Iwasa już zblokował koła, jednocześnie masakrując okrążenie Felipe Drogowiczowi, który na pewno musiał spowolnić, no po prostu... Wraca już do alei serwisowej, Ayumu. No nie blokuj!
Ech. Mamy czerwoną flagę, gdy Ayum rozpoczął kolejny. Chyba Perez się rozbił, jak patrzę po tym. To jest cały czas Q1, jest interesująco. Tak, Sergio Perez. Utknął gdzieś za drzewami na bandzie. Myślę, że dokładnie to samo miejsce, w którym rozbił się, a właściwie zahaczył o bandę wcześniej. W treningach Logan Sargeant i właśnie Ayumu. Ale interesująco, Felipe będzie miał oczywiście swoje kółka później. 11 minut pozostało, Ayumu trochę zużył, 2%. No ale dobra, załóżmy mu te same opony. No i od razu, let's go. Tym razem Felipe pojedzie jako pierwszy. I zaraz za nim Ayumu, zanim tam nie daj się Astonowi. Ayumu! Ech, Iwasa. Będzie tłok na to, że to też jest interesujące, ale my powinniśmy rozpocząć to nasze okrążenie już jak będzie dobrze. Miejmy przynajmniej taką nadzieję. Logan Sargeant ma tymczasem awarię mechaniczną. Pamiętajmy, Perez nie zrobił okrążenia, więc mamy jedną osobę mniej do pokonania w kwalifikacjach. Powiedział szef ostatniego zespołu w stawce. Naprzód, panowie. Rozpoczynamy nasze ostatnie okrążenie. Felipe już będzie cisnął na świeżym komplecie, Ayumu na używanym. No niestety zarżą swoje pierwsze opony. Wszystko co macie teraz pozarządzałem ręcznie. Zobaczymy, czy nam to coś da. Mam wrażenie, jakby wtedy Felipe spisywał się odrobinę lepiej. Felipe ponownie poprawia się dopiero w drugim sektorze, w pierwszym nie, a Ayumu nic się nie poprawia. I Felipe? Niestety, Felipe nic. Liczymy, że Guan Yu Zhou i Ocon i K-Mac nie poprawią swoich czasów. Ayumu i Iwasa będzie w Q2. Więc dobrze, że nie zużyliśmy ostatniego kompletu świeżych opon. A Felipe niestety na 20 pozycji. Także mamy Q2, to jest interesujące na to, że spa. Oczywiście całkowicie nowy silnik u Ayumu Iwasy. On zostanie przesunięty jeszcze o potem kilka pozycji na starcie. Także nam wiele nie da. Ale dobra, spróbujmy, pobawmy się. Może akurat Ayumu coś wykombinuje. I rozpoczynamy nasze okrążenie. Niestety, no tak jak mówiłem, stawka jest strasznie rozstrzelona. Mam nadzieję, że Ayumu nie zostanie opóźniony. Dawaj. I tam Hulk, że nie będzie go denerwował swoimi atakami. Ouroush, pięknie ominięte. No, widzę, tutaj próbują walczyć. A to nie będzie wam pomagać. Dawaj, Ayumu. Gasly, uciekaj z drogi. Dobrze. Jesteśmy szybsi niż Russell, szybsi niż Albon, przynajmniej na razie. Wow. Russell chyba już się nie poprawi też. Ale Bottas minimalnie nad nami. Ayumu i Iwasa 13 pozycja kwalifikuje się. No i tak będzie oczywiście cofnięte, ale to jest świetny wynik. Zobaczymy, co się okaże w Q3. Charles Leclerc z pole position. Yuki Tsunoda. No bez przesady. Nico. Ech.
Well, it's a fantastic turnout, as it always is here in Belgium, as we prepare for 44 laps around Spa. Motor car racing didn't have the best of starts at Spa-Francorchamps. Only one driver registered for the very first car race back in 1921, so a motorbike race replaced it instead. Times have changed, and now Spa is a solid fixture on the F1 calendar. Spa-Francorchamps is an F1 favourite, consisting of challenging corners, high speeds, and the chance for drivers to really prove themselves. The long lap has different downforce demands, with sectors 1 and 3 requiring pure speed, and sector 2 a twistier and more technical affair. The teams are making their final preparations down in the pit lane, ahead of today's race. Ostatnie przygotowania, ale przed nami umiarkowany opad deszczu. Tak, 10 pozycje dla Ayumu, to wiemy. I zobaczmy strategię. Jeżeli będzie ten deszcz, widzimy się już niedługo. Słuchajcie, deszcz ma spaść. To jest to, co wiemy. Tak naprawdę spróbowałem wydedukować, gdzie będzie konieczność założenia opon przejściowych. Gra sugerowała tutaj 32, 33 okrążenie, ale wykres toru no raczej pokazuje mi, nawet chyba wcześniej, wykres toru pokazuje mi, że raczej to będzie no 34, może 35 kółko. Próbowałem na dwóch softach. Nie było opcji, dlatego soft medium to jest tak, jak chłopacy pojadą. No i miejmy nadzieję, że ten deszcz coś namiesza. A więc nie przeciągając, rozpocznijmy Grand Prix Belgii. Well, it's great to have you with us, folks, as we settle in for the weekend's Grand Prix action. A short moment of time to themselves to focus on the race ahead. I don't think there'll be many expecting them to mount a challenge from P19, but I wouldn't discount their chances. But remember, anything can happen in Formula One. Get ready, it's the Belgian Grand Prix. Pięć czerwonych świateł i wystartowali. I zobaczymy, czy chłopacy będą w stanie coś wykombinować na początku. Delikatnie nie dotankowałem samochodu z racji opadów deszczu. Myślę, że to tutaj nie będzie niczym negatywnym. Sergio Perez tam z tyłu stawki, więc Ayumu, ty trochę większa agresja podczas uprzedzania. Musisz poradzić sobie z Loganem Sargentem, który tutaj no ewidentnie pojechał za bardzo, za wolno. Zrównał się. Niestety Sergio Perez też się wpycha nam przy... Ale świetnie, poradziliśmy sobie z Sargentem, to dobrze. Felipe Drogovic walczy tutaj z Sergio Perezem. Nawet bym powiedział trochę jak równy z równym i już przestał walczyć jak równy z równym, oczywiście. Ayumu, ty teraz... średnia agresja, zbliżasz się do Felipe Drogovicza. Poprosimy może Felipe mimo wszystko, żeby nie walczył z kolegą z drużyny. Ayumu ma troszkę szybszy bolid dzięki tym nowym częściom. Oj, 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 pięknie Felipe. Teraz to już walcz. Dodaj tej agresji jeszcze tutaj na dohamowanie. Miał nie walczyć z kolegą z drużyny, a prawie wyprzedził Sergio Preza. No interesujące to. Już ci kazałem walczyć. O co tu chodzi? Uwielbiam cię, F1 Manager 2024. Dajcie panowie, teraz jedziecie. Patrzę na czołówkę, na Bottas 14 pozycja. No daleko, daleko jest ten Kick Sauber. Tak.
Troszkę pozmieniałem agresywność podczas wyprzedzania, no i zobaczymy. Wow! Co tu się wydarzyło przed momentem? Niełasa stracił niestety pozycję na rzecz Felipe. No, no takie spowalniające zakręty, no to zawsze będą problemy. No ale zobaczymy. No musimy coś spróbować tutaj wycisnąć, ile wlezie i powalczyć. Tak czy inaczej teraz wracamy do... Felipe Drogovic wyprzedził Guanyu Zhou. Now we're just proceeding through turn 4. Can they squeeze by? Więc bardzo ładnie tutaj kick wyprzedzony przez Felipe Drogovicia. Zobaczymy, co będzie dalej. Musimy troszeczkę zaraz oponami już zacząć zarządzać. I paliwem. Czy paliwa myślę, że możemy jeszcze przycisnąć. Podobnie jak IRS-u. Ayumu, zabierz się. Ayumu też się zabrał za Guanyu Zhou. Świetnie. Też zobaczmy powtórkę. Wow, fajna kamera. Pięknie, Ayumu. Mam wrażenie, jakby poprawili też powtórki w tym patchu. Była ta informacja, że powtórki zostały poprawione, więc no oby. Bo wyglądało to dużo lepiej niż te z tylnego skrzydła. Felipe tuż za Pierrem Gaslym, ale już musimy neutralnie pojechać na IRS-ie. Mieliśmy żółte flagi, bo Logan Sargent miał swoją przygodę. Możemy zobaczyć sobie powtórkę. No Logana już oczywiście nie mamy w stawce. W rzeczywistym świecie. Od tego wyścigu, od wyścigu na Monzy już go nie ma. Natomiast udało nam się Felipe podgonić Pierra Gasly'ego, który nie będzie miał DRS-u, a my się złapaliśmy w DRS, więc to jest fajna wiadomość. Może uda się wyprzedzić Pierra. Dawaj, Felipe. No. Felipe wyprzedził Pierra, a tymczasem Ayumu Iwasa jest już też na jego skrzyni biegów. Ładnie. Naprawdę ładny manewr. Tam Pierre mocno odpuścił. Mamy zderzenie wielu samochodów. Widzę Pereza, Okona, Strolla. Myślę, że coś się tutaj podziało. Tutaj widzę Strolla. O, na po... Wow. Perez, niebezpieczne dołączenie. Zobaczmy sobie powtórkę. Wow. No tu musiał być Carnage. Nie, tylko Stroll z Perezem. Ale to włączenie się było skrajnie niebezpieczne. Tam powinna być również kara za to. Zobaczmy, jak Iwasa tutaj wygląda. Spróbuj Iwasa troszkę przycisnąć teraz. O! Nie za Perezem!
spróbuję jechać w czystym powietrzu teraz, w tym momencie, żeby uciec właśnie z tego wstrzymywania przez Sergio Pereza. Czy coś się uda zrobić? Sergio Perez dostał karę. Interesująco. Wydawało mi się, że to akurat nie on powinien. Niestety Guanyu Zhou z tego powodu również gdzieś przyłapał. Dawaj, dawaj, dawaj. Przeniesienie w trybie IRS-u, tak? Tryb przeniesienia. I spróbuj przeatakować Piera teraz. Już nie musisz jechać w czystym powietrzu. Odskoczył nam niestety Sergio... Wow! Perez, nie wiedź w tym. Dawaj, Ayumu. Wierzę, że tutaj poradzisz sobie z Pierem. Perez wyprzedził tymczasem Drogowicza. Mam wrażenie, że... No... Ayumu! Come on! To ty miałeś wyprzedzić! Ech... Łasa wyprzedził w końcu Piera Gasly'ego, ale my teraz musimy tam gonić za Ubera, więc... Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz goń Guanyu Zhou z powrotem. No to jak cię Guanyu Zhou wyprzedził, to ja nie wiem. I spadł z powrotem Iwasa za Piera. O. Jesteśmy już w strefie DRS za Guanyu Zhou, więc spokojnie myślę, że tutaj damy teraz radę. Niestety Guanyu Zhou też złapał się z Felipe Drogowiczem i wyprzedził Felipe Drogowicza. Jakieś nowe życie wstąpiło w Guanyu Zhou po tej kolizji. I nie mam pojęcia, co się wydarzyło. I Łasa stracił właśnie pozycję na rzecz Piera Gasly'ego po raz kolejny. I mam wrażenie, że jeszcze jeden z kierowców go wyprzedził zaraz potem. Co wcale nie napawa optymizmem. Ty, Albon jeszcze pomyka, tak. To Albon wyprzedził i Gasly'ego i teraz... Piastri miał problem podczas pitstopu, ale... Albon wyprzedził i Gasly'ego i teraz wyprzedza niestety po raz kolejny Felipe Drogowicza zaraz. Felipe myślę, że się nie wybroni. Kolejni kierowcy w boksie. Żółta flaga. Gasly zblokował koła, więc spadł bardzo, bardzo mocno. Dobra, Ayumu i Łasa zjedzie na tym okrążeniu już po pośrednią mieszankę, więc niech teraz wyciśnie wszystko, co ma z tego samochodu, z tych opon właściwie. Felipe zrobi jeszcze jedno kółko, może pojechać agresywniej. Całkiem dobry pit stop 2.8. Wyjeżdżamy tuż za Lancem Strollem. Dobrze, porozgrzać te opony.
szybszy pit stop i wyjechał przed Lancem Strollem, Felipe. Świetnie, teraz oby tylko udało się troszeczkę te opony rozgrzać i może obronić się przed Lancem. Dawaj, dawaj, Felipe, wybroń się, pięknie. Za 4 minuty ma zacząć padać. Wygląda na to, że trzeba było jechać na 2 pit stopy na softach. Natomiast z drugiej strony, jak patrzę na tą ilość deszczu, no kurczę, no naprawdę uważam, że co najmniej do tego 30 kółka powinniśmy lepiej spisywać się na slickach. Przekonamy się już wkrótce. Pojedźmy za to na tych oponach agresywniej. Łasa wyprzedził Lansa Strolla. Zobaczmy sobie powtórkę. Tymczasem... Wow! Felipe, przepraszam, Ayumu. Pięknie. Piękny manewr. Tymczasem Felipe Drogovic zbliża się do Guan Yu Zhou. I do Estebana Ocona. Felipe wyprzedził Guan Yu Zhou, który chyba zjechał po pośrednią mieszankę. Zaraz się przekonamy. Przesiłową mieszankę, przepraszam. Zaraz się przekonamy, bo wjechał do alei serwisowej. Interesujące, to nie jest jeszcze czas na przejściowe opony. One będą się na pewno jeszcze zużywały bardzo. Chociaż Sainz też jest już w alei serwisowej. No i właśnie, czy to jest ten moment? Ciśniemy jeszcze, ciśniemy. Okej, okay, to będzie już to okrążenie, więc zjeżdżam po przejściowe opony jednym i drugim kierowcom. Niestety musimy zrobić double stack. Całkiem dobry pit stop, to nie będzie dużej straty dla Ayumu i Łasy. Niestety wyjechaliśmy tuż za Oconem. Ale Guan Yu Zhou jest chyba za Iwasą? Tuż przed Iwasą. Niestety, Guan Yu Zhou tuż przed Iwasą. Ale też nie jakoś gigantycznie. A my jesteśmy cały czas za Estebanem Oconem. I radzimy sobie teraz ze Stebanem. Zobaczmy to sobie. W tych opadach deszczu. Pięknie na dohamowaniu. Logan Sargeant się wycofał. Niestety nam to nie pomaga, bo jechał na samym końcu.
ale Iwasa zbliżył się dzięki dublowaniu przez Sainza za Guanyu Zhou, czy go wyprzedzi? Tak, wyprzedza, trzymaj to, świetnie. Będzie powtórka, zobaczmy ją sobie. To jest bardzo ważna pozycja, za którą będą w stanie nam zapłacić, więc super, super Ayumu. Zbliżają się do Okona, który ewidentnie sobie nie radzi tutaj na tych oponach. I Iwasa wyprzedza Estebana. Ojoj, pusta bateria IRS u Felipe Drogowicza. Zobaczmy sobie, jak wyprzedziliśmy. Pięknie, tutaj ponownie po dublowaniu wykorzystał to Ayumu. Bardzo ładnie. Świetna decyzja. Jeszcze spróbujmy trochę odskoczyć. Teraz już neutralnie. No Felipe! Na szczęście nie zabił jakoś strasznie opon z tego, co patrzę na razie, więc zderzenie wielu samochodów. Widzę, że Guanyu Zhou ze Stepanem Okonem, czyli ci, którzy nas gonili. Oj. No nie wiem, Esteban, dla mnie to ty uderzyłeś, ale... Szkoda, że nikt z przodu. Mógł to być Bottas na przykład z, albo K-Mac z Albonem. Guanyu Zhou, tak jak myślałem. Bo, znaczy, dla mnie ewidentnie była wina Estebana, ale okej, okay, no. Spodziewam się, ta gra ma niestety, tak jak poprzedni rok, moim zdaniem lekko zbugowane kary. Chociaż możecie się oczywiście ze mną nie zgodzić. Słuchajcie, ostatnie okrążenia do końca, to już będzie to, zobaczcie, Visa Car, prawie, dopiero teraz Perez wyprzedził Ricciardo, prawie miała dwóch zawodników, Bottas walczy tymczasem, nie, Bottas przepuszcza, już myślałem, że walczy z K-Magiem, co też by było dla nas dramatyczną wiadomością. No i ostatnie okrążenie, to już nic dla nas raczej się nie wydarzy. Carlos Sainz wygrywa. Yuki Tsunoda nas zaraz dubluje. There's Alex Albon making his way back. And with a 13th place finish, that sadly means there's no points to be claimed. And Carlos Sainz heading up to the podium now, the Spaniard adding another to his record. What a great way to take their third win this year. They've definitely found their form. And there you have it, a smiley podium lineup at the Belgian Grand Prix. Well, Karun, how do you think they'll be feeling in the team garage at the end of that? It was a strangely mixed weekend for them. We saw one driver put in a strong performance, but it was a different story for the other. Definitely positives there, though.
that is that for this weekend's F1 action here in Belgium. For the next round, Formula One won't be straying too far. We'll be heading to the dunes of Zandvoort and the lightning speed of the Dutch Grand Prix. Tak, przed nami Zandvoort, a ja myślę, że całkiem udany wyścig mimo wszystko, tak, jeżeli chodzi o to Felipe i Ayumu awansowali dość mocno, ale o punktach to raczej nie możemy marzyć, ani myśleć nawet o tym jednym przypadkowym, tymczasem Red Bull. Visa Cash App, kolejne 6 punktów, ja nie wiem. Ale znaleźliśmy się Ayumu i Wasą w DHL Fastest Pit Stops. To akurat fajne, to miłe i to pomimo tego podwójnego pit stopu wtedy, bo to był ten drugi u Ayumu. Jesteśmy cały czas nad Mercedesem, jeżeli uda się utrzymać, zawsze taki zastrzyk gotówki dla nas wpadnie. I dwa cele, czyli prawie 500 000 z kosztów tego silnika odzyskane. To jeszcze bardziej cieszy. I pieniądze od sponsorów. No tego oczekiwaliśmy. 3 miliony? Aha. Byłem przekonany, że powinno być więcej. Ale też nie byłem źle przekonany. Obawy o symulator wyścigowy. No dobrze, zamknijmy go na razie i 90 tysięcy poszło. Kacper Sztuka, proszę. Miejsce na podium formuły F3. Też sympatycznie. O Jezu. Tak, nie mamy stronków bocznych, nie mamy tylnego skrzydła i zawieszenie się kończy. To musimy wyprodukować. Zacznijmy od tylnego skrzydła. Stronki boczne jeden dzień, więc ok. Podwozie też wkrótce. Mamy plan sponsora. Co by wam tu dać? Dobra, przygotowałem, tak, jeszcze do tego krótki występ w reklamie napojów energetycznych, ok. Potwierdzamy plan sponsorski, będzie on ogarnięty. Nawet delikatnie przekraczamy, 3 miliony nam wpadną za 6 tygodni kolejne, długo. No ale do Zandvoort mamy trochę czasu, więc to jest akurat pozytyw, 18 dni będzie dopiero do prognozy pogody. Ale Zandvoort tak czy inaczej będziemy oczywiście symulować, więc widzimy się wkrótce. Mamy aktualizację dotyczącą rozwoju kierowcy. Poprawił Felipe Drogowicz hamowanie. Nam najbardziej jest potrzebna precyzja, Felipe, u ciebie. Ale Ayumu znowu się bardzo, bardzo fajnie rozwija. To na pewno nas cieszy. Jeżeli chodzi o kierowców naszych testowych, tutaj... No cóż,
Nasza taczka jest dramatyczna. A symulator wyścigowy wymaga naprawy. 162 kolejne tysiące. No ja nie mam budżetu, ludzie. Dajcie żyć. I Has próbuje podkupić nam Ayumu i Łasę. Czy muszę powiedzieć, że Ayumu naprawdę moim zdaniem bardzo fajnie nam się rozwija, więc... A jeszcze czas trwania pozostało 5 miesięcy do końca kontraktu. Spróbujmy z nim porozmawiać na temat odnowienia. Na pewno będzie chciał wyższego wynagrodzenia. To już wiemy, przeczytaliśmy to. 3,5 miliona, mnożnik odstąpienia podbijemy na 1,5. Dobra, niech ma nawet 3800. Na jeden sezon. W nowym sezonie rozpoczniemy. Dobra, 4 miliony. Myślę, że będzie nas stać na to. Na nowy sezon. To mnie interesuje. No ale okej. Myślę, że jestem gotów przedstawić taki, trochę taniej. Spróbujemy. Taki kontrakt. Przedstawiamy. Ayumu. Podpisz. Proszę cię, podpisz. O nie! Ale co, już natychmiast? Został nam podkupiony Ayumu i Łasa z Hasa. No po prostu fantastycznie. Czy jest to gdzieś... Na 4 lata, no rozumiem, no. No straszne byś chciał mieć premię Ayumu. Nie, będziemy szukać nowego kierowcy na przyszły sezon. Słuchajcie, to przed nami, ale kontynuujemy jeszcze czas do Holandii. Nie mógł sobie Hasdrogowicza wziąć. Halo, to już było. No dobra, to słuchajcie, teraz zakończenie roz... No hello, dostałem odpowiedź, nawet nie było...
Nie, powiem wam, że kwestie kontraktowe naprawdę coś tu jest totalnie nie takie. Znaczy ja rozumiem, że tam była opcja odnowienia kontraktu, widziałem to. Mogłem to próbować robić faktycznie, ale jakoś to inaczej zrozumiałem też, nie będę udawał. Paolo, tobie... Aha, dobra, Paolo już ma uzgodniony kontrakt, wszystko się zgadza. A przed nami Holandia, więc ja już przygotuję cele i będziemy ją oczywiście symulować, tak jak powiedziałem. Prognoza, chociaż prognoza pogody deszcz, a w deszczu zawsze się dużo dzieje, ale tak czy inaczej, zrobimy symulację. Ustalmy cele wyścigowe, spróbujemy, no zobacz, miejsce w stawce 20, jednym i drugim. Mniejsze pieniądze, ale jakaś szansa na to jest po prostu. Hello and a very warm welcome. As we... Ulewa w piątek i umiarkowane opady deszczu w trakcie wyścigu. No widzimy się w każdym razie po wszystkim. It's been a long race, but there's Kevin Magnussen coming back. Just out of the points today with a P12 finish in the end. Well, Max Verstappen can add yet another podium to his already impressive record. Taking their 8th win of the season, there's just no stopping them. A sea of smiles all around. They're on top of the world, here in Zandvoort. Well, Karun, how do you think they'll be feeling in the team garage at the end of that? Well, it was a bit of a mixed bag here. Some things went their way, but others didn't. I think their main target now will be finding some consistency for sure. And that then marks the end of events here at Zandvoort. We now look ahead to the next round in Monza in Italy. The Temple of Speed is waiting and the teams will be ready and raring to go. Tak, przed nami świątynia prędkości. Znowu Red Bull. No, jaki. Przepraszam, Wizaka. Jakim cudem kiksał Guanyu Johna 13 pozycji. No ale dobra, chłopacy przynajmniej dali radę tutaj awansować. Trzech kierowców, dwa Astony Martiny wypadły. Była gdzieś tam szansa, może się pobawić jakimś cudem, no ale wiadomo. Ech. Nawet pit stopów nie zrobiliśmy szybkich i Mercedes nas pokonał. Come on! Dobra, zainterweniuję, bo Ayumu jeszcze się pokłócił z Paolo Angielą. Tak na odchodne. O nie. Wy mi to robicie wszystko specjalnie. Dobrze, słuchajcie, przed nami oczywiście świątynia prędkości, więc... Monza. A my musimy robić części, bo nam brakuje. Dobrze, sekcje boczne ostatnio wyprodukowaliśmy. Wiemy, że Ayumu Iwasa został podkupiony. Zdajemy sobie z tego sprawę.
A przed nami Grand Prix Włoch, nie spodziewamy się, żeby to był wyścig jakikolwiek dla nas z szansami, no to jest tor mocy, nie jesteśmy do niego przystosowani, tak samo jak tutaj jest to napisane. Strategia na jeden pit stop byłaby najlepsza. Będzie to też symulacja i potem jeżeli patrzymy na kalendarz, tak właściwie zróbmy sobie tutaj uwagę. Słuchajcie, gdzie była taka fajna... O, właśnie, tego szukałem. Słuchajcie, tu osiągi w stawce mamy 19, tutaj mamy 20 w Azerbejdżanie, Singapur 18 i chciałbym spróbować zagrać Singapur, bo on zwykle jest ciekawy. Następnie myślę, że mógłbym spróbować zagrać może Meksyk, jeżeli chodzi o takie naprawdę funkcjonowanie i potem już finał sezonu, tak? Także myślę, że tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o sezon, więc domkniemy jeszcze Monzę. W przyszłym odcinku pewnie Singapur. Zobaczymy, bo kusi mnie Meksyk, ale żeby poza Meksykiem, to żeby zrobić jeszcze mimo wszystko Las Vegas. To, ale zobaczcie, nasz bolid się do tych wyścigów praktycznie nie nadaje, tak? Zresztą on się do niczego na razie nie nadaje. Także symulujmy Monzę. Now isn't that the kind of drive we love to see from Charles Leclerc? That was a really well-executed race, I thought. Major credit to the driver, the pit wall, and the whole team for that win. But just look at this. The overwhelming excitement for those celebrating this achievement. Out and onto the podium steps Charles Leclerc, the driver from Monaco, really deserving of that top three spot. Podwójne podium dla Ferrari, to jest fajne. And that right there is a picture perfect end to this weekend in Monza. Well, Karun, how do you think they'll be feeling in the team garage at the end of that? It was a strangely mixed weekend for them. We saw one driver put in a strong performance, but it was a different story for the other. Definitely positives there though. And with that, our time in Italy is done for another year. Next time, the teams will be racing through the streets of another city. Join us in Baku on the shores of the Caspian Sea for the Azerbaijan Grand Prix. I Max Verstappen w ogóle 10. Znowu widzę. No skąd wy macie taką w ogóle moc? To ja nie wiem. Valtteri znowu wykręcił coś niesamowitego. O nie. O nie. O nie. O nie. Felipe, popraw sobie w końcu coś innego, dobrze? Idę jeszcze raz sprawdzić, co ty tam rozwijasz, no bo przecież... Precyzja. Tu jest precyzja do nauki. Okej, okay. Dzięki ingerencji dogadują się lepiej, zorganizujemy spotkanie jak najbardziej. Znowu Kacper tutaj. W mistrzostwach na trzecim miejscu jest teraz. Fajnie. Okres ATR stać nas, więc okej, okay, ale musimy zobaczyć. O nie, Jezus Maria, nie. Felipe.
Osiągnęliśmy cen sponsora, więc 3 miliony nam wpadły. Powinny być 4. Ewidentnie powinny być 4 miliony do naszego kieszeni. A mamy tylko 3. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego ja tego miliona nie dostałem. Czy on był wypłacony z góry? Nie do końca chce mi się to wierzyć. No dobrze, ale plan sponsora musimy zrobić na kolejny miesiąc, na kolejne 6 tygodni. Potwierdziłem plan sponsorski. 3 miliony kolejne nam powinny wpaść. My się oczywiście zbliżamy powoli do... Co tu się dzieje znowu? Niezadowoleni. No dobrze, możecie być niezadowoleni. Nic na to nie poradzimy. Zaraz będziemy głosować nad nowymi przepisami. Ciekawe co tym razem. Zapomnieliśmy o ATR, więc szybko przerywaj. Limit kosztów zmniejszony. Co nie sądzę, żeby nam limit kosztów w jakimkolwiek sposób teraz zagrażał, przynajmniej zagłosowałem za. I jeżeli chodzi o bolid, zróbmy sobie badania na przyszły sezon. Widzimy się zaraz. Rozpocząłem dwa badania. My jesteśmy bardzo blisko Grand Prix Azerbejdżanu, więc jeszcze dajmy sobie chwilę. Wyprodukują się nam części samochodowe, ale to będzie też moment, w którym zakończymy dzisiejszy odcinek. To tak, dwa wyścigi zasymulowane, jeden przejechany. Myślę, że Spa i tak dostarczył całkiem fajnych emocji. No i właśnie, mam nadzieję, że jeżeli chodzi o nasz bolid i o to, co nas będzie czekało w przyszłości, to zwłaszcza, że Grand Prix Singapuru może okazać się dla Was interesujące. No a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Słuchajcie, ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i do następnego. Dzięki, cześć!